Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol. Witam w kolejnym odcinku z Dark Souls 2. Przyzywamy szybko sojuszników, bo we wspomnieniach nie można być zbyt długo. I lecimy do przodu, lecimy przed ciebie odzyskać utracone duszyczki w poprzednim materiale. Dobra, wszyscy są, wszyscy obecni, pięknie, pozwólcie, że zaczaruję sobie broń delikatnie, żeby mieć tutaj kolejny powód do szybszego zabójstwa. Rycerzy Alon. Już zabiłem sobie salamandrę wcześniej, sorry. Mam nadzieję, że starczy teraz czasu w tym wspomnieniu. No, zabiera troszeczkę więcej. Delikatnie, bo widocznie są odporni na mrok. Ej, dobra, ale sojusznicy są? No właśnie, no to co z wami? Chłopaki. Dobra, może tak, to głupi pomysł, co teraz robię. Ale jednocześnie chyba jedyny. Dobry, o kurde, nie, wcale nie. Ale mało zabierasz, koleś. Bardzo mało. No spójrzcie na to. 82. No wow. Okej, dobra. Udajcie od salamandry łosie. Dobra, i teraz szybka szarża. Może tu na bok. Dokładnie. Tak lepiej, tak lepiej. Zresztą tak chyba nawet trzeba. Dobra, ile? 3 aż. Ale 3 lekkie. No kurde, znowu tu wpadłem jak łoś. No ale dobra. Mam nadzieję, że oni skoczą za mną. Oczywiście oni sojusznicy, nie przeciwnicy. Dobra, szybkie cięcie. I poprawka. Dobra, teraz kolejny. Przypominam, dużo dusz. Jest teraz na szali. Oj, kto mnie dziabnął? Nie, no mój raczej nie. Więc tamten musiał zdążyć przypadkiem. No kurczę, małe obrażenia bardzo zadają, bardzo maleńkie. Wręcz marginalne tylko. No bo kardynalne to ja zadaję teraz. No 1001 uderzeniem. Nieźle. Dobra, ale przedmioty wszystkie wzięte, więc ten rycerzyk z mieczykiem. Teraz już, jeszcze chwilę temu z katanką. Więc pozostaje on. Pozostaje wziąć klejnot. Dobra, i Vixa do przodu. Walczyć z Sir Alonem. Dobra. Pozwólcie, że kolejny raz się przygotuję należycie. Bo ostatnio dobre obrażenia zadawało słoneczne ostrze właśnie. No dobra. To tak, moje duszyczki najpierw. Są i one. Dobra, już skupiło się na mnie wybitnie. Cholera, tak. Mroczne pchnięcie! Nie! Nie, to może być insta kill. O, już myślałem. Dobra, ale zajmij się nimi. Zajmij się nimi. Dzięki. Dobra, i teraz ja mogę. Okej, pięknie. Nieźle, całkiem dobrze. O kurde. Czemu on wszedł w jakąś turbą hipermroczną fazę teraz? Wcale mi się to nie podoba. Może to, że wezwałem sobie sojuszników właśnie. Kurde. Ach, niki dobre ma. Oj, ale ciacha moich, jakby to był ser szwajcarski. W ogóle sobie nic nie robi z tego, że ja do niego próbuję skakać cały czas. Nie, serio, jak jeszcze z dwa razy go nie trafię, ani jeden z moich doskoków, no to trzeba będzie się poważnie zastanowić, czy nie zacząć do niego pruć. Bo przypominam, czas leci tutaj, nieubłaganie. Oj, to był błąd, to był błąd! Ale, no dobra, skarcony. Dosyć poważnie, dobra, skupię się na nich, świetnie. Dobra, no i nie, i zaczynamy pruć. Zaczynamy strzelać. Cholera niewiele. Ale może mrok bardziej na ciebie działa, co ty na to? Cholera też niewiele. Ej, dobra, bo zaraz zginą moi sojusznicy. Więc może z tym strzelaniem nawet warto się pospieszyć teraz. Okej, to już było mierzone chyba we mnie. To okej, jeszcze pokosikiem może. Ej, ogień coś mu zabiera jednak. To może też da się zatruć. Byłoby super. Nie, naprawdę byłoby super, jakbyś się dał zatruć. Jak? Chyba nic z tego. Ale jeszcze raz spróbujmy. W końcu ostatnia toksyczna mgła została. Wreszcie też. O kurde, dobra. Czyżby teraz mną się miał zamiar zająć? Tak, chyba bezpośrednio do mnie biegnie. Okej, trzymać dystans, przygotować sobie coś fajnego, na przykład to, może być.
jeszcze wspomnieniem go teraz. Bo chyba tu do mnie nie podjedzie, prawda? No właśnie. O cholera, dobra, tego się nie spodziewałem. No to nowy cios dla mnie zupełnie. Okej, okay, za daleko, żeby do mnie podjechać, prawda? Dobra, świetnie. Dwa łyki. Dwa łyki. Nie wiem co teraz robić. Zupełnie się zasłoniłem. No, no dobrze. Dobra, nie wiem czy to coś da. Raczej nie. Mało prawdopodobne, no właśnie. Tylko samo zło się stało. Dobra, do mnie idziesz? Tak, do mnie. I to pchnięcie, jakby to mnie dziabnęło. Dobra, nara, usuwaj się. No niewiele czasu pewnie wspomnieniu zostało teraz. O, dobra, może klejnot. Może klejnot ich teraz jednak. Oszczędzając 2-3 estusy. Ja, bam! Tak jest. Jeszcze raz go. Kurde, nie trafiłem. Oj, 3. Dobra. List pokos. Czy coś mam jeszcze? Czy mogę strzelać? To, tak, to. To niewiele, co prawda. Ale zawsze coś! Dobrze, mnie to nie trafi. Jeden. Drugi, kurde. Dobra, i mocnym go. Kurde, szybki jest. Bardzo szybki w tych swoich unikach. No ale ma pewne momenty, kiedy można go łatwo trafić. No, na przykład teraz. O, właśnie. I teraz też. Doskoki, odskoki jeszcze też posiada, oczywiście. No kurde, no nie chcę teraz zginąć na sam koniec. Więc skup się na nich, proszę, ja sobie łyknę. Dobra, dajcie mi jeszcze... O kurde. Ale nic więcej, nie poprawiasz tego. Super. Uuu, dobrze, ani razu mi też nie trafiło. Jawnie. No i teraz, oj, gangbang. Delikatne oczywiście tylko. Okej, okay, żeby naprawdę czas zaraz się nie skończył we wspomnieniu. Żeby czas się nie skończył. O. No chodź maleńki, jeszcze trochę, jeszcze z dwa. Dwa uderzenia. Jedno. Tak jest! Ja go zmęczyłem, ale dzięki panowie za pomoc. Oczywiście ukłon w waszą stronę. Dusza Ser Aluna. Zaraz przeczytamy sobie, co tam głosi. Tylko najpierw pozwólcie, że się rozejrzę jeszcze. Ej, choć w sumie naprawdę muszę się chyba pospieszyć z tym rozglądaniem, bo zaraz ucieknie czas. A duszę sobie mogę przeczytać później. Ej, dobra, to jest przejście. Gdzieś dalej. Dobra, plus wiadomość. Wiwiad dla święty teraz dopiero się zacznie. Plus iluzoryczna ściana. Bullshit. Ale dobra, sprawdźmy tron. Klin kuźni, jest! No dobra, to już teraz mam wszystkie. Mam wszystkie potrzebne, żeby stworzyć jedną wielką duszę na Dali. Dobra. Co, czy najpierw muszę do popielnej figurki iść? Ale właśnie, moment. Czy tutaj macając jeszcze raz tron coś się stanie? Tak, chyba mnie właśnie przeniosło z powrotem. No dobra. To okej, okay. Ser Alone odhaczony. Teraz pozostaje tylko przeczytać opis jego duszy. I lecimy dalej. Do piwnicy, do nowej lokacji. Kurde, tam jest dopiero hardcore, aż się boję tam iść. Ale jeszcze się świecisz, mimo tego, że zabiłem Ser Alona w przeszłości, jego we własnym wspomnieniu. Ale, o, duszyczek sporo, więc jeszcze do Majuli chyba się wyprawimy. Ale najpierw przeczytajmy opis. Czy to była zwykła dusza, czy to była mroczna dusza? Moment, no mamy ten clean, no dobra. Jest, zwykła. Przeczytajmy. Dusza Ser Alona, który służył niegdyś staremu żelaznemu królowi. Alon przybył ze wschodu i wkrótce stał się najbardziej zaufanym rycerzem żelaznego króla. Użyj wyjątkowej duszy tego rycerza, by zdobyć bardzo wiele dusz, albo stworzyć coś ogromnej wartości. Pewnie kurde katanę. Znając życie oczywiście, choć w sumie mógłbym ją tutaj podnieść z gleby. Jawnie. Nie, ale w sumie ostrze nie jest aż tak długie, jak myślałem. Kurde, to... Rękojeść jest taka długa. Takie buty. Ale dobra, ej, wiecie co? Wbijmy jeszcze clean, zanim udamy się do Majuli. Bo nie wiem, czy mam... No nie, inaczej. Wiem już na pewno w tym momencie, że nie mam wystarczającej ilości duszyczek teraz przy sobie, ale niewiele brakuje bardzo. Bo potrzebuję 139 tysięcy bodajże. No i właśnie, kuli pękniętego czerwonego oka.
Znaczy pękiem tej kuli czerwonego oka. Nie wiem, czemu ja tak przeinaczam słowa, które widzę na ekranie. Zamieniam się kolejnością po prostu i frugo. Nie, bo to jest to, jak się czyta, a nie patrzy. Znaczy inaczej, patrzy się, a nie czyta. No nawet teraz, super. Jedna wielka pomyłka. No dobra, wbijmy już ten clean. A nie, sorry, bo to na górę trzeba jechać. I oczywiście co? Winda mi ucieknie. No pewnie, że tak. Zawsze tak jest. Już się przyzwyczaiłem. No dobra, trudno. Nie, ale serio, niewiele brakuje. Już 144 tysiące muszę mieć. No to brakuje 20 tysięcy. Nie widziałem w ekwipunku żadnych luźnych dusz, które mógłbym użyć. No dobra, ale tak się dobrze składa, że tu jest olbrzym. To zawsze parę duszyczek będzie. Tylko właśnie, no najpierw trzeba mógł wbić clean w klatę. Dobra, oj kurde, no już bym wszedł na to. No też czasami zdarza mi się to skoczyć po prostu, ale zapominam, że nie, niestety. Za daleki dystans i to się kończy zgonem. Dobra, wiesz co? Chodź. Ja cię tu wyciągnę najpierw delikatnie. Tylko troszkę, tylko troszeczkę. Albo wiesz co? W sumie wal się. Postrzelamy sobie. I mrokiem jeszcze. Pewnie, że tak. O kurde. No, ale kulka pozostała. Nie. Już lepiej zachowajmy moje człowieczeństwo w takim stanie, jakim jest. Dobra, więc mimo wszystko on próbuje uderzać przez ścianę. Cholera, wyszedł. No to słabiutko. No dobra. To trzeba go zmęczyć w sposób klasyczny. Albo on zmęczy mnie. I mówiąc zmęczy, mam na myśli zabije. Dobra, tu już na szczęście powstrzymał się od machania przez ścianę. Ej, właśnie, mu się zaraz, kurde, zregeneruje. No chodź tu. Jeszcze jeden, jeszcze. Kurde, i już tyle zdrowia mu się zregenerowało. Fuck. No, dobra, ale z martwych to cię nie podniesie. Oj, nie. Dobra, tutaj, tak? Przy okazji wam pokażę, co jest jeszcze za resztą drzwi. Dobra, dziob? To już będzie 12 kawałek. Aha, czyli co jeszcze? Czeka mnie podróż teraz na sam dół znowu? To akurat po drodze będzie ta lokacja, do której muszę się udać. Dobra, podnieśmy. Dusza na dali. Damy popiołu. Połączyło się już ładnie w całość? Tak jest, dusza na dali, damy popiołu. Jak, czyli co, dwie? Czy ta się zmieniła? Nadalia przestała istnieć, zdobywasz jej prawdziwą duszę. Okej, okay. Dusza Nadali, damy popiołu, która porzuciła swe ciało i błąka się po mglistej wieży. Dama popiołów przemieniła się w dym, by zwabić ludzi do swojego domostwa, które z czasem zaczęto nazywać mglistą wieżą. Okej, okay, dobra. Polecę sobie później do kowala, zobaczę, co można dostać za te dwie nowe dusze. No więc tak, to są skrzyneczki, ale za skrzyneczkami jest był ukryty przedmiot. Nie tylko te zwłoki, ale też i tamte. Ej, moment, a nie idzie tam zeskoczyć gdzieś niżej? Nie, tam czeka mnie śmierć tylko. No i tutaj praktycznie analogicznie, bo też dziury po prostu. Jakbyśmy wchodzili teraz w okiennicę, albo... Ej, przedmiot, którego nie podniosłem, nie wierzę. Szeroki miecz plus 7. Kurde, jak mogłem to pominąć? Tej, no to widzicie, dobrze, że nagrywam dla was odcinki, bo przynajmniej cofnąłem się po przedmiot, który normalnie już bym pominął. Do samego końca gry zapewne. Bo już na pewno bym się tutaj nie cofał. Tam? No niby jakaś platforma. Niby nawet dwie. Ale nie. Nie. Za dużo duszyczek teraz przy sobie, żeby tak po prostu to zmoczyć. Dobra, to pozwólcie szybkim piórkiem do ogniska. Rzut oka na ekwipunek. Ale w sumie można sobie usiąść. Nic nie stoi na przeszkodzie. Dobra. Teraz tak, czy mam jakieś luźne dusze? No nie, a jakaś podwójna, chociażby jedna. Już też nie. Już użyłem wszystkich. Cholera, niedobrze. No to cóż. Co, wypuścić się z takim dorobkiem w miejsce, gdzie ostatnio straciłem 70 tysięcy i zaliczyłem pierwszego Rage Quita? Nie. Oczywiście, że nie. Idziemy przyfarmować sobie te duszyczki. Może chodźmy tutaj. Aha. Tutaj zawalczmy, bo tu jest przy okazji też jedno ukryte przejście. Znaczy jedno ukryte miejsce, tak właściwie. Które mogę wam pokazać jednocześnie zabijając po drodze wszystkich przeciwników. Zależy mi bardzo...
na duszyczkach, więc może zamiast kamiennego wrzucimy sobie chciwego węża. Więcej dusz, ale plus jeden oczywiście. No dobra. Teraz tak, zacznijmy od tego, że to przestawmy. Oj, już dostałem strzał. Dobra, niemiło. No dobra, duszyczki teraz się posypią po prostu. Dobra, czarna bomba zapalająca. Okej, ten sobie poszedł. Ten się tutaj pojawi. Dzień dobry. I do widzenia zarazem. To raczej długa potyczka nie będzie. Dobra. Teraz tak, tu jest jeszcze olbrzym. To może zaprośmy olbrzyma do siebie. Że rozwali beczuszki i sam się uszkodzi, no. No chodź. No chodź, proszę bardzo. Ale to tylko jedna porcja w pieprzu, jak chcę mu zafundować. Proszę bardzo, kolejny. Może jeszcze... O kurde, teraz wszyscy się położyliśmy. Akurat niefajne uczucie, niefajne, niefajne, niedobrze, niedobrze. Będzie tu wchodził za mną. Musi. No to ładny z niego as. Dobra, no to wiem już chyba jak cię zrobię. Żeby w ogóle nie stracić życia już. A nie, bo będziesz zawracał. Ty pussy. No chodź, tchórzu, no chodź. Dobra, już ja na ciebie wyskoczę. O kurde, nie trafiłem. Dobra, ale riposta. Sroga. Ale nie aż tak sroga, kurczę, aby można by przypuszczać. Co jest? Czemu to mało? No, 900, to rozumiem. Jestem przyzwyczajony do tego, że prawie 1000 każdemu zabiera. No i jeszcze brakuje ponad 10 tysięcy. Tak się składa, że tutaj jest jeszcze jeden mag. I właśnie już widzicie ukryte przejście. Kurde! Shit. Już widzicie to ukryte wejście, które chciałem wam pokazać. No trzeba było po prostu zaprowadzić jednego gościa z beczką w tamto miejsce i wysadzić go. A wysadzić jak? No albo zaklęciem ogniowym po prostu. Klasycznie dla mnie ostatnio, bo mam zwyczaj podpalać pochodnie nawet burzą ognia, albo przestawić to. W ten sposób. No dobra, ale tak jak mówiłem, nie chcę tu zginąć. Więc dziobnę sobie jeszcze troszkę. Pozabijało was? Jeszcze? Cholera, nie. Dobra, no to ja to muszę zrobić ręcznie, wybaczcie. No kurde, dobra, nawet doskoczę do niego. A co tam? No nie, 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 kurde! No i moja zuchwałość tak się skończyła, nie fajnie. Shit. Dobra, biegniemy po nie, za dużo tam jest, nie mogę tego stracić. Już walić to człowieczeństwo, ale po prostu, kurde, nie ma opcji, że ja tam te dusze stracę. I nie w, nie w lokacji, gdzie poszedłem farmować duszyczki. Oj, nie. Co to, to nie. Więc może od dupy strony teraz. Jak to kolokwialnie się mawia czasami. A więc, no już ja bym tam zleciał. O mój Boże, ale bym się darł. Bo to cały ser alone zmarnowany wtedy. Dobra, szybki jeden cios. On się zewanżuje, a ja teraz moje duszyczki szybko. Oj nie, one są w takim głupim miejscu, w takim głupim miejscu. Dobra, zaraz, 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 moment. Najpierw olbrzym, najpierw olbrzym. Dobra. Leżysz? To pozwól, że skoczę jeszcze. Dobra. Piruecik. O cholera, jedno poważne uderzenie jeszcze od niego. Jedno poważne uderzenie. Dobra. No, niebezpieczeństwo zażegnane. Definitywnie. Okej. Okay. To teraz to zrobić piechol z głową trzeba. A nie bez głowy. Bezmyślnie. Dobra, ale spokojnie, to mogę zgarnąć na klatę, nic nie szkodzi. Bo zupełnie sobie zrobię klejnotę. Aha, bo tutaj nawet już nie ma tego ognia. No dobra, spoko, odzyskane. Uff! Dobra, teraz tylko dziabnąć, bo już naprawdę działa mi na nerwy. Oj, szkoda, że to nie weszło. Kurczę, no magik ze sztyletami, no kto by pomyślał. No i to była skrzyneczka, w której był jakiś fajny przedmiot. Niestety, kochani, już nie pamiętam jaki. Nie pamiętam po prostu. Pamięć mam złudną bardzo. Nie, tam nie ma co iść. Już berła nie potrzebuję. Cholera, no 6000 mi ledwo zostało do uzbierania. No to okej, zróbmy to, co zwykłem robić, żeby tutaj szybko zarobić. Czyli to przestawić. Klejnocik dziabnąć. To przestawić, gościa załatwić, bo będzie upierdliwy. Po co poprawka? Przecież wiesz, że nie sięgniesz. Ej, 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 ej
Mam już wystarczająco kurta jeszcze w dalszym ciągu, nie. Oj, piękne uderzenie w ziemię. Ale trafiło w gościa i to się liczy. Nie trafiło w gościa z beczką. Co tutaj akurat w tym momencie było ważniejsze. Dobra, narka. No 900 jest za nich, kiedy mam pierścień chciwego węża. Jeszcze gdzieś przyfarmujemy szybko. No chyba, że po prostu podejdę do ogniska i zrobię to jeszcze raz. Dobrze, spokojnie. No, szybciej się chyba tutaj nie da. No najłatwiej na olbrzymach się tutaj wbija. Coś najłatwiej. No to też złe sformułowanie, bo to są bardzo trudni przeciwnicy. Starczą dwa poważne ciosy, jesteś martwy. No ale też wiele są warci. W ogóle zauważyłem, że padł od playa trójki. Jedyny jaki mam. No pierwszy, jedyny zarazem. Delikatnie zaczyna trzeszczeć. Cholera, że migałka zaraz nie odpadła, albo coś w tym stylu. O, ale bym się zasmucił. Dobra, machnij raz. Dzięki, wystarczy. No i piękne w tej broni jest to, że czasami nawet wyprowadzając mega mocne uderzenie, możemy być pochylonym i być pod ciężkim uderzeniem przeciwnika, zwłaszcza takim horyzontalnym. Dobra, na kolce go. Albo nie. A w sumie co się będziemy szczypać z nimi? Odsuńmy się. No właśnie dlatego, właśnie dlatego. Dobra, tutaj nie musiałem się popisać żadnym masakrycznym unikiem. Oj, ale tu też celnością mógłbym. No właśnie, bo to kurde jest mocne. Takie zaklęcie obszarowe. No, do Majuli, tak jak mówiłem, ręcznie, więc raz, dwa. Nawet nie widzieliście tego ogniska, które było w międzyczasie. Dobra. Bear of the Curse. Sick, coś tam, coś tam, coś tam. Nie, to było Until the Hope, coś tam, coś tam. Dobra, nowy poziom. Tuż przed końcem akurat, ale już za taką ilość dusz, że uff. Inteligencja do 45. Siła 42, wigor 41 i chyba więcej nigdzie nie wrzucałem. Dobra, dużo inteligencji. Może już starczy na coś fajnego? No nie, no między innymi dlatego też wróciła włócznia dusz, bo teraz tutaj te zaklęcia będą najwięcej obrażeń zadawały moją postacią. Dobra, jeszcze sobie kupię klejnoty. Co prawda tylko 3, no ale zawsze. Jakieś to uzupełnienie przed kolejnym odcinkiem. Dobra, skąd wiedziałem, że 3? Bo wiedziałem, że kosztuje każdy 300 dusz. Dobra, kochani, no to z Majuli żegnam się z wami bardzo serdecznie. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, pozdro, cześć, hej!